Szanowni Państwo, witam na kanale 63421 w trzecim odcinku naszego programu. Bardzo dziękuję Państwu za subskrypcję. Ten licznik powoli idzie w górę. Zachęcam też te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, aby właśnie to uczyniły, ponieważ mam nadzieję, że za jakiś czas zaczną pomiędzy czwartkami pojawiać się inne materiały na kanale i wtedy taka informacja o czymś nowym automatycznie i błyskawicznie do Państwa dotrze. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy bohater, nie każdy temat będzie cieszył się podobną popularnością. To jest rzecz naturalna. Myślę, że w ogóle na ilość wyświetleń tak naprawdę ma wiele czynników wpływ. Jednym też z nich jest jakby ilość udostępnień. Pierwszy odcinek miał ich kilkanaście, ten drugi miał ich zaledwie kilka, ale i tak jestem zadowolony, ponieważ udało się już tych wyświetleń ponad 1000 uzyskać. Także bardzo Państwu serdecznie dziękuję. No i też w tym momencie chciałbym zaprosić Państwa do współudziału, współtworzenia tego kanału. Być może jest wśród Państwa, jak sądzę, tej młodszej części publiczności, ktoś, kto chciałby właśnie pomóc. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś się dobrze czuje w social media i chciałby właśnie poprowadzić social media kanału, czy jest ktoś, kto zaczyna montować, bawić się właśnie w taką obróbkę filmową i chciałby podszlifować swoje umiejętności, to również zapraszam. A być może w ogóle jest ktoś, kto ma pomysł na swój jakiś taki cykliczny program w ramach kanału 63421, to zapraszam do kontaktu. Dziś uderzam w strunę taką urzędową, samorządową. Ja już wspominałem o tym, że będę chciał również spotykać się z osobami właśnie, które są jakby odpowiedzialne za funkcjonowanie naszej gminy. Tak samo jak będę chciał zaprezentować sylwetki wszystkich radnych, którzy reprezentują konkretne miejscowości w naszej gminie. No i tak wystosowałem do tej pory 3 zaproszenia i jedno zaproszenie jakby konkretnie się ziściło. Dziś właśnie goszczę radną okręgu Ludwikowa i Antonina, która pełni również funkcję pani sołtys Ludwikowa. Nie przedłużam dłużej, szanowni Państwo, moim dzisiejszym gościem jest Iwona Król. Zapraszam. Słuchaj, pierwsze pytanie, czego się napijesz, bo mam herbatę, mam kawę. Herbatę, nie, kawę bo, już nie chcę. Bo woda też oczywiście jest. Tu będzie twoje miejsce. Dobra. Jakbyś chciała się zwrócić do ludu. Jakbyś chciał się zwrócić do ludu, to ta kamera jest twoja. Zaczynamy. Na tej. Klaps. Pytanie a propos właśnie wszelkich uchwał, bo jak to się w ogóle odbywa? Bo rozumiem, że jest, że są głosowania, tak? Tak. I żeby wójt mógł wcielić coś w życie, to potrzebuje jakby większości głosów radnych, tak? I teraz właśnie ja mam pytanie, jak wygląda z tą jednomyślnością bądź brakiem jednomyślności w głosowaniach? Jak to mniej więcej tak się rozkłada? Każdy projekt uchwały jest dyskutowany na komisjach merytorycznych. Mhm. No i w czasie radni mogą, dyskutujemy na ten temat. Każdy może złożyć swoje zdanie na ten temat. Każdy z radnych wie, że to, co robimy, każda uchwała jest dla dobra ogółu. No nieraz może nie zgadza się w pełni z tym, co jest uchwalane, no ale my jako radni nie możemy decydować tylko o jednej miejscowości, tylko bierzemy ogół, czyli całą gminę, tak? Dla dobra wszystkich mieszkańców całej gminy. Nie spotkałam się jeszcze tutaj podczas uchwalania z jakimś tam dużym zgrzytem i
Ale to jednomyślność zawsze jest? Czy nie, nie, nie zawsze. Nie zawsze jest ta jednomyślność, ale przeważnie większość. Większość się znajduje. Ale to większość jest. Jak to wygląda? W takim razie ilu radnych jest? 15 radnych. 15 radnych i rozumiem, że w takim razie co? 8 do 7 ewentualnie to jest już, że coś przechodzi. No tak, tak, większość decyduje, ale z reguły jest jednomyślność. Ale proszę mi, powiedz mi proszę, czy w takim razie była na przestrzeni, nie wiem, tego czasu właśnie, w którym sprawujesz ten urząd, taka sytuacja, że na przykład tej większości się nie znalazło i coś zostało odrzucone. Nie, nie. Czyli udaje się jednak... Nie, nie, nie było nic takiego. Jedynie były tam pojedyncze głosy sprzeciwu albo wstrzymania się. Coś takiego. Tak. A co było właśnie takim ostatnimi czasy jakimś takim tematem, gdzie tej jednomyślności takiej właśnie, powiedzmy, większej trochę niż zazwyczaj. To była podwyżka śmieci. I jak to wyglądało? Było takie, w głosowaniu? Nie wiem, tam chyba było jeden głos wstrzymujący się. A reszta tak, za? Tak, tak, za. No to nie było, jak widzę, to była jednomyślność. No, nie było czegoś większego, żeby na przykład szło tak, nie wiem. Nie, za mojej kadencji nie było. Aha. Nie było nie było niczego takiego. Czyli, także jest zgodność między radnymi, jest jednomyślność, także... A to jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, wydawać, mi, tak się wydaje, nie jestem, nigdy nie byłem na takim głosowaniu, że gdzieś tam podobnie jest jak na tych władzach, w tych władzach najwyższych, że jest po prostu jedna wielka niezgoda i co? I to rzeczywiście jest tak, że jakby, że to tak łagodnie i tak wszystko łatwo przychodzi? No jest tak, jednak aha. Wszyscy jesteśmy zdania, że zgoda buduje, no tak, zgoda rujnuje. No to jest fakt. Myślę, że każda uchwała jest tak skonstruowana, jest na tyle przejrzysta i zawsze jest dla dobra gminy, że nie ma. No ale podwyżka śmieci no jest to jest dobra no, jako tako dla gminy? No to dla gminy znaczy wiadomo, dla gminy, że, w sensie dla mieszkańców nie jest to dobra, nic co jest podwyżką nie jest dobre dla mieszkańców, no ale gmina nie może zarabiać na śmieciach. Ten bilans musi się... Ale co masz na myśli, że nie może zarabiać na śmieciach? W sensie, że bierze więcej, płaci ile im zostaje, tak? Nie, nie może tak być. Tyle, ile pobiera gmina od mieszkańców, tyle oddaje. No ale nie czy w takim razie... Nie może zostawać nadwyżka. Dobrze, ani nie może gmina dopłacać do śmieci. To rozumiem, ale czy w takim razie jakimś rozwiązaniem poddanym pod dyskusję jest to, żeby gmina jakby we własnym zakresie zajęła się taką gospodarką śmieciową, czy czegoś takich rozmów w ogóle nie ma? Są rozmowy na ten temat, no ale jeszcze nie ma tam żadnych takich ustaleń. Ale jaki to miał być? Na pewno radni był to temat, podwyżka śmieci, był to temat bardzo, bardzo dyskusyjny, no ale na niektóre sprawy nie mamy wpływu. Jako radni. Możemy na przyszłość myśleć, tak? O na przykład wyselekcjonowaniu, na przykład, żeby był gminny pszczok, czy tego, no ale ceny są odgórnie i. Jeżeli chodzi o tą sytuację o teraz. Teraz. Czyli tutaj miejski zakład oczyszczania... Ale na pewno my jako radni będziemy. Chcielibyśmy, żeby za śmieci się płaciło mniej. No ale na tą chwilę no, nie jesteśmy w stanie, żeby coś tam zaradzić. Ale, no, ale w przyszłości na pewno były już pewne pomysły też wysuwane od radnych. No ale jest to temat ciężki. Wyobrażam sobie taką sytuację i wydaje mi się, że tak się prędzej czy później stanie, jak powiedziałem, że to gmina powinna płacić osobom, które wystawiają posegregowane rzeczy, no właśnie za ten towar, który wystawiają. No,
No nie wiem. No, i wydaje mi się, że jeżeli ludzie mogliby zarabiać na no, selekcji odpadów, no to na pewno. To by naprawdę przykładali się do tego. No. I nawet starali się, żeby to było tak pięknie posegregowane, że to no, na pewno tak, tak? Są w niektórych państwach te maszyny na butelki plastikowe. Tak, to jest rzeczywiście. I ja też miałam okazję być kiedyś na wakacjach, gdzie miałam małych takich szkrabów, którzy wiedzieli, że za każdą butelkę mogą tam pozyskać jakieś pieniądze. I, i przy tych maszynach były kolejki. Tak, były kolejki. Były kolejki, a butelki nie leżały gdzieś tam po kątach, tylko po prostu się zbierało i za to mogli sobie tam uzbierać na lody czy na swoje jakieś drobiazgi. Ale zobacz, wiesz co, ja sobie tak pomyślałem o tych sercach, co to fundacja Warto Żyć dla Kogoś, tu działająca w Przygodzicach. Taką informację właśnie usłyszałem od Karola Talagi, a mianowicie taką, że w tych nakrętkach mieści się około 160 kilo nakrętek. I teraz za kilogram to nie jest duża kwota, to jest około między 40 a 60 groszy za kilogram. I rzeczywiście, no powiedzmy, taki jeden kosz 160 kilo nie jest wiele, ale jak mamy takich 10 serc, tych tak, pomników, tak, to już mamy tonę 600. No, to już są jakieś konkretne pieniądze. Także już w zwykłych, że tak powiem, prostych nakrętkach widać po prostu, no, że w tym są konkretne pieniądze. Tak samo jak, prawda, z bio można robić jakieś, prawda, nawozy, tego typu rzeczy, jak w metalu można przetapiać, w sensie do hut wywozić. Tak samo jest ze szkłem. Podobnie jest z drewnem, także ogólnie rzecz biorąc wydaje się, że to jest jakby, no, że w tym kierunku to będzie podążało. To ewentualnie jest wśród radnych takim aktywnym, jeśli chodzi o dyskusję na temat właśnie potencjalnego takiego komunalnego przedsiębiorstwa działającego przy gminie, żeby no, samemu w jakiś sposób te śmieci zająć się tym. Znaczy, no myślę, że panowie w tym kierunku bardziej tak. Ale jest ktoś konkretny, kto jakoś tak domaga się jakichś konkretów, czy nie? Któryś z radnych? No jest Darek Górski, Mariusz Harych. To są tacy, wydaje mi się, że dwóch takich panów, którzy w tym i to są, w kierunku. No dobrze, no to dobrze w takim razie wiedzieć, bo no, może no, będzie też okazja rozmowy. No, a mam jeszcze. Mariusz to właśnie tak widzę, że jest taki konkretny chłopak co do tego. Mam jeszcze pytanie a propos programu Czyste Powietrze. Jak to wygląda w ogóle, jeżeli chodzi o właśnie naszą gminę? Ten program funkcjonuje? Masz jakieś dane chociażby z Ludwikowa czy z Antonina? Jak wygląda sprawa składania wniosków? Jakie ewentualnie korzyści z tego płyną? Znaczy, nie mam takich konkretnych danych. Ludzie byli zainteresowani, niektórzy tam się dopytywali, ale jak tam jest kryterium dochodowe też. I jak ktoś miał problemy z wnioskiem, to może się skierować do Urzędu Gminy. Tam odpowiedni pracownik pomoże w wypełnieniu tego wniosku. Ale tam jest też jakaś konkretna pomoc, tam jest, prawda? Jest konkretna pomoc. Tak, nie? Można tam uzyskać chyba 80% najwięcej ze względu na, mówię, tutaj pod to jest brany dochód. Dobrze. Przeliczeniowy, a mówię, tutaj nasza gmina też niedługo wystartuje nowy program też wymiany kopciuchów. Czyli oddzielny? Oddzielny, tak. I jak to, ale będzie można z tych dwóch programów równolegle korzystać? Będzie można korzystać. To na czym to polega? No. Będzie można pozyskać dofinansowanie w kwocie tam 3000 i 2000. Jeszcze nie ma jeszcze uchwały, nie? Też czekamy na. Jest teraz, były rozmowy właśnie na komisji. I tu jest chyba jednomyślność. Znaczy, no tak, tak, tak. I to będzie można łączyć te dwa programy. No to jest, myślę, że jakaś taka konkretna już się zrobi kwota, nie? I tutaj będzie w zależności też od formy ciepła.
czy gazowe, czy na ekogroszek, nie? Oho, okej. Większe dofinansowanie będzie na gazowe. A jakie głosowania jeszcze przed Wami? Co jest teraz takiego bieżącego, co gdzieś tam będzie w tym momencie uchwalane? Jest jakiś taki teraz w tym momencie coś w trakcie, co czeka na... To właśnie ten program wymiany kopciuchów. No to fajnie, to będzie teraz na najbliższym sesji. Kiedy jest najbliższa sesja? Tego nie powiem, nie wiem. Aha, czyli czy... Nie wiem, dostajemy informacje tak tydzień wcześniej, 10 dni wcześniej przed sesją, kiedy jest następna sesja, nie? Dobrze. Iwona, słuchaj, takie pytanie przede wszystkim ja mam związane właśnie z spełnioną przez Ciebie funkcją, bo o tym, co robiłaś przedtem i co robisz równolegle do tego, to jeszcze zadam pytanie. Słuchaj, skąd pomysł? Skąd pomysł, żeby zostać sołtysem? Bo sołtys to wydaje się, że jeżeli chodzi o tą, nie wiem, można tak powiedzieć, karierę samorządową, to jest ten pierwszy jakby... etap, tak? Tak, czy... taki pierwszy stopień. No właśnie, i powiedz, skąd ten pomysł, jak to się narodziło? Pomysł narodził się od mieszkańców. Tak, czyli oni się od razu do tego. Tak. Właśnie, gdy zbliżała się kadencja już poprzedniczki mojej, mieszkańcy, słyszałam głosy od mieszkańców, że chcieliby mnie widzieć na tym stanowisku. Rozumiem. Czyli co, można powiedzieć, że w jakiś sposób taka musiałaś bardzo aktywna być, skoro oni gdzieś tam zauważyli, żeby się przydało, żebyś ty, tak? No, to byłam aktywna, bo też byłam członkiem rady rodziców w szkole i zawsze gdzieś tam moja osoba się przedzierała. I się udało w takim razie. I się udało. Wystartowałam, jak tym sołtysem zostałam, to z takiej pełnej rury. Po prostu już miałam pełno pomysłów. Ale jak to jest? Czasem to trochę siada, czy nie? Siada. Wydaje mi się, że siada. Dlaczego siada? Bo na przykład... Później wyłaniają się ci ludzie, którzy tacy są, albo zazdroszczą czegoś, albo właśnie nie są tobie życzliwi. No i później tak troszeczkę człowiek się powstrzymuje od niektórych działań. Aha. A co, z obawy? Znaczy z obawy, no może nie z obawy, ale... Jak widzisz na przykład, że coś robisz, a nie ma efektów, na przykład efektów w sensie tego, że robisz jakieś działanie, a nie przychodzi na przykład jakaś ilość osób, która by chciała w tym uczestniczyć, no to później tak zniechęca. No są takie kwestie, nie wiem, ale nie, miałam taką załamkę w pewnym momencie, ale później stwierdziłam, że trzeba robić swoje. Tak się nie każdemu dogodzi, robić swoje i realizować się w tym. Ale mówię, no nieraz jest trudno, tak samemu jest trudno coś działać, tak? Musisz mieć jakieś osoby do pomocy. No najlepiej jest mieć, nie? No. W zespole jest też siła. W zespole jest siła, tak. A powiedz mi, czy... Jakby rozumiem, że start na radną to była konsekwencja też bycia sołtysem. Tak. I powiedz, jak ogólnie rzecz biorąc to się stało, że zostałeś radną, wygrałaś wybory, ale jak jeżeli chodzi o konkurencję i startowanie innych osób, dużo było jakby konkurencji? No miałam dwóch kontrkandydatów. No myślę, że o mojej wygranej też zdecydowało to, że ja spotkałam się z mieszkańcami obu miejscowości. Aha, a tamci kandydaci byli z Antonina? Jeden był z Ludwikowa, drugi był z Antonina i obaj kandydaci spotkali się tylko z mieszkańcami Antonina. Aha, a ty ja rozmawiałam z mieszkańcami i Ludwikowa, i Antonina. Oho. Ale to ta kampania taka wyborcza, to było właśnie, to organizowałaś jakieś takie tak, spotkanie? Tak, takie spotkanie wyborcze. No to fajnie, to sobie gratulacje. No, i powiedz mi, teraz łączysz te dwa stanowiska, bo tak, jako sołtys przychodzą do Ciebie mieszkańcy z jakimiś takimi problemami? Tak, z takimi bieżącymi problemami, nieraz takimi
Można komuś mogłoby się zdawać, że są to problemy takie błahe, ale dla małej społeczności są to ważne problemy i z każdym problemem staram się wysłuchać i jakoś i rozwiązać ten problem. Bo jako radna to takich problemów chyba nie ma, nie? Bo to jest jednak. No jednak sołtys jest tym pierwszym takim. Czyli pierwsza linia tarczą. No, idzie. Ale w ogóle myślisz, że to jest dobre łączenie tych stanowisk, czyli bycie radną i sołtys, czy uważasz, że to jest. Znaczy pewnie teraz trudno to też tak tobie byłoby powiedzieć, że nie jest to za dobre, ale jak to oceniasz? Jak oceniasz w ogóle łączenie tych stanowisk? Czy może to powiem tak troszeczkę z drugiej strony. Wszystko zależy też. Czy radny ze sołtysem potrafią ze sobą współpracować? Bo jeżeli nie ma tej współpracy, no to jednak dobrze jest połączyć tą funkcję. I bo jeżeli nie można liczyć na kogoś drugiego, na inną osobę, no to liczy się tylko na siebie i działa się. Dobrze, a powiedz proszę w takim razie, bo tak, no jesteś, pełnisz funkcję, czy masz jakichś takich no stałych współpracowników, czy to właśnie w Ludwikowie, czy w ogóle jakby w tym okręgu, z którymi tak działasz, czy jesteś taka zdana tylko na siebie i to co ty wybierasz, co zrobisz, to twoje. Czy możesz liczyć na wsparcie? Nie, liczę, zawsze mogę liczyć na wsparcie. Jest to kilka osób, które wiem, mogę iść do nich jak... Jest zaufanie. Zaufaniem darzę te osoby i wiem, że zawsze mogę na nie liczyć. Ale powiedz mi, czy w takim razie wśród mieszkańców na przykład jest coś takiego, że właśnie wychodzą z jakąś inicjatywą, z jakimś pomysłem, czy raczej nie? Czy to jest no, tak, że... Rzadko się zdarza. Także no, musi być jednak ta osoba, która takim jest inicjatorem i żeby popchnąć do przodu. A powiedz mi, czy masz na przykład jakieś takich, nie wiem, osoby... No wrogów, tak w cudzysłowie, czyli tacy, którzy właśnie krytykują to, co robisz dla Ludwikowa, czy w ogóle dla całego okręgu. Czy są takie osoby, które gdzieś tam... No są takie osoby, ale ja staram się nie zwracać na nich uwagi. Robić swoje, no nieraz na przykład takie osoby właśnie jeszcze bardziej motywują mnie do działania. A mówię, no... Wiadomo, nigdy nie jest tak, że się każdemu dogodzi. No to racja. I trzeba iść do przodu, robić swoje. I jednak ja jestem taką osobą, że staram się otaczać z ludźmi życzliwymi. Okej. Powiedz mi, bo mówiłaś na początku, kiedy pytałem cię o łączenie stanowisk sołtys radny, właśnie powiedziałaś ten plus a propos właśnie tej współpracy i teraz mam pytanie właśnie a propos tej współpracy z sołtysem, ale Antonina, bo jesteś sołtysem Ludwikowa, a jak wygląda współpraca z sołtysem Antonina? Moja chęć współpracy jest, o czym informowałam sołtysa i Radę Sołecką Antonina. No może teraz też przez tą pandemię tak się złożyło, że nie ma żadnych działań i nie idzie nawiązać tej współpracy. Mam nadzieję, że wyjdzie jakiś pomysł, znajdzie się coś fajnego, żebyśmy mogli współpracować razem, bo jednak nasze wioski dużo wiąże, bo jesteśmy takimi miejscowościami turystyczno-krajoznawczymi. I w tym kierunku może coś zawiążemy, jakieś działanie. No właśnie, i wtedy wykażemy się współpracą. Może słuchaj, bo tak sobie pomyślałem teraz o tym schronisku, bo jest odrestaurowane, prawda? Gdzieś być może to jest też taki element, który mógłby połączyć was. A propos właśnie samego schroniska, w ogóle powiedz mi, jaki jest twój plan na to, żeby to ożywić, bo w tym momencie rzeczywiście miałem okazję być w środku, jest rzeczywiście ciekawie, ale jeszcze tam brakuje jakby życia. Powiedz mi, jaki ty osobiście masz plan, bo ja zdaję sobie sprawę, że to, że ty masz jakiś plan, to jest okej, ale no to wcale nie znaczy, że tak się stanie, bo no to właśnie. Też potrzeba, prawda, wielu rzeczy. Jak ty byś widziała? Co do schroniska, schronisko należy pod szkołę w Tępnicy.
Schroniskiem zarządza pan dyrektor szkoły. A no mówię, no jest to schronisko, które jest w naszej miejscowości i chciałabym, żeby żyło też troszeczkę miejscowością, nie tylko szkołą czy edukacją, ale w stronę właśnie turystyki i w tym kierunku. Bo tam z jednej strony co, baza noclegowa? Baza rowerowa, jest... no i tutaj w tym kierunku, ta baza rowerowa właśnie tutaj bym mogła jakieś tam działania podejmować, gdyż nasza miejscowość ma takie hasło, turystyka dwukołowa zmierza do Ludwikowa. O, czego w takim razie, jeżeli chodzi o Ludwików, bo musimy rozdzielić troszeczkę Ludwików od Antonina, według ciebie jakby jest taką naglącą sprawą, pilną, co należy, co warto byłoby zrealizować, albo inaczej, o co mieszkańcy jakby domagają się, czy jest coś takiego? Jest to sprawa taka, która już od wielu lat budzi bardzo kontrowersje u naszych mieszkańców. Droga łącząca Ludwików z Antoninem. No jest to problem. No, także, że to jest też taka sprawa, o którą walczę, o to, żeby ta droga była. No i tak ta droga przyćmiewa troszeczkę te działania, które były już, są już zrealizowane, bo jednak mieszkańcy najbardziej pragną tej drogi. Oho, no i powiedz mi, na jakim etapie to jest, bo rzeczywiście potrzebna jest, bo tam chcąc rzeczywiście dojechać do Antonina, to trzeba albo jechać tą główną drogą, która prowadzi tam na Oleśnicę i Wrocław, albo po prostu taką... Jest to droga taka leśna, bardzo, bardzo... Właśnie, i powiedz mi, na jakim etapie ewentualnie, czy jest już to w jakiś sposób przygotowywane, czy są jakieś plany? Tak, jest na takim etapie, że są rozpoczęte rozmowy z nadleśnictwem, gdyż ta droga należy do nadleśnictwa. I tutaj ze strony Urzędu Gminy są już kroki podejmowane ze strony pana wójta. A ze strony nadleśnictwa? Również. To jest. Ale oni są za? Tego nie wiem jeszcze. Aha. Jest szansa, że w tym roku już się coś w tej materii będzie takiego konkretnego? No może coś tam już jakieś będą decyzje konkretniejsze. No mam nadzieję, że w tym roku... Jakieś konkrety już będą. Trzymamy kciuki zatem. Nie tylko obietnice, ale już konkretne działania. Ale powiedz mi, czy to w takim razie sobie tak wrócę do wyborów, czy to było jakieś takie hasło twojej kampanii wyborczej? No było też. A to musisz zrealizować, masz jeszcze dwa czy trzy lata, także koniecznie. Tak. Słuchaj, a mówiłaś, że ten problem przyćmiewa to, co udało się zrobić. Powiedz w takim razie, co udało się przez ten czas stosunkowo niedługi, bo to jest pierwsza, rozumiem, kadencja twoja bycia radną. Radną, tak. Powiedz, co udało się do tej pory jakby zrealizować? No tutaj, głównie tutaj po stronie Antonina, na Mikstackiej wodociąg, gdzie nie było właśnie wody, ludzie korzystali ze studni swoich. Aha. No to jest konkretna rzecz. No tutaj udało nam się też porozmawiać z nadleśnictwem i z dyrekcją pałacu, żeby naprawić tą drogę do pałacu. Ona jest naprawiona. Naprawiona teraz. Jest. No to jest rzeczywiście. To się tak... Także no mówię, tutaj też ta droga nie była po stronie gminy, gdyż należała ona do nadleśnictwa i część do pałacu. Ale to też rozmawialiśmy z panem wójtem, z dyrekcją nadleśnictwa i pałacu, także udało się to zrealizować. No i też światła w Antoninie na przejściu. Też, tak. To były też takie moje trzy punkty wyborcze. Co planujesz w takim razie jeszcze poza tym, bo najlepiej jest zrealizować to, co się zdeklarowało, ale jeszcze coś dorzucić. Czy jeżeli jeżeli chodzi o mieszkańców Ludwikowa, planujesz jeszcze coś? No jeszcze dużo rzeczy byśmy chcieli, żeby było w Ludwikowie, tak? No, teraz ten okres pandemii, no też troszeczkę tak... To na pewno wpłynął na te decyzje i głównie ta droga, a co będzie dalej, jakie pomysły, jakie działania, głównie nasze działania skupiają się w
wokół sali wiejskiej. Mhm. Właśnie, powiedz mi a propos sali wiejskiej, bo porównując salę wiejską w Ludwikowie z schroniskiem, który jest obok, no to gdzieś jest pewien kontrast. Czy w takim razie gdzieś przyświeca Ci taki pomysł, żeby zabrać się też za tą salę i ją jakoś tak zmodernizować, odrestaurować troszeczkę? Znaczy salę mamy odremontowaną. Z zewnątrz mam wrażenie, że... No z zewnątrz może jest jeszcze tego, ale jest to, jest okej co do modernizacji sali. Mamy połączone ten, teraz zrobiona jest ścieżka taka edukacyjna. Widziałem, tak. Jest to łącznik właśnie ze schroniskiem i ze salą. Jest to połączenie tych dwóch obiektów, dlatego że w schronisku nie ma kuchni. Są tylko aneksy kuchenne. Tak. Także, że to są te obiekty, będą połączone przez... tu będzie takie zaplecze kuchenne. Tak. No i większa sala też, nie? Jakby by jakieś grupy przyjechały na jakieś zgrupowanie, czy grupy taneczne, to wtedy sala jest do dyspozycji. A powiedz mi, do prób, do tańca. Czy to jest prawda, że w Ludwikowie, właśnie na tej sali, o której mówimy, mieści się jedyna w gminie sauna? Dokładnie. Jak to się stało, że sauna jest w Ludwikowie? Znaczy, czy sauna jest w Ludwikowie, zanim sala powstała, czy nie? Nie. To właśnie sauna powstała razem ze salą, gdy była sala zmodernizowana. Aha. Tak? To powstało jako nie sala, tylko jako centrum sportowo-rekreacyjne. No i dlatego jest ta sauna, no i też są przyrządy do ćwiczeń. Także jedyna taka sala, no właśnie, w takim zapleczem. Powiedz mi, czy w takim razie każdy mieszkaniec, czy każdy mieszkaniec, rozumiem, że Ludwikowa, tak, ale czy każdy mieszkaniec gminy na przykład może sobie do tej sauny przyjechać? Tak. I na jakiej zasadzie to się dzieje? Czy to są godziny od do? Tak, czy teraz jest zamknięta w ogóle? Jak to wygląda? No, obecnie jest zamknięta. A tak to są godziny popołudniowe. I to jest wstęp? Normalnie się płaci? Wstęp, tak. Karnety się wykupuje. A jeżeli chodzi o siłownię? Siłownię również. Czyli karnet, też karnety? Tak, karnet jest, obejmuje siłownię. Ale trenera nie ma żadnego takiego jakiegoś personalnego, który by pokazał, jak ćwiczyć, co ćwiczyć? Nie ma. Ale odbywają się w ogóle na terenie właśnie tej sali, czy gdzieś w pobliżu właśnie takie zajęcia aktywności fizycznej, ale gdzie ktoś może coś podpowiedzieć, jak trenować, czy czegoś takiego nie ma? Na terenie gminy? Na terenie Ludwikowa. Nie mamy nic takiego. Bo... Jedynie takie zorganizowane, to mieliśmy zumbę kiedyś też u nas. No i... Bo w Topoli Wielkiej, przepraszam, że przerywam, ale to zresztą w Goków przy Godzicach też jest coś takiego, że jest taki trener, można powiedzieć, który organizował, bo to też było do czasu pandemii, raz w tygodniu takie zajęcia, czy to na sali, czy na tych siłowniach takich zewnętrznych, bo w Ludwikowie jest siłownia ta zewnętrzna? Nie mamy zewnętrznej. Aha. No właśnie, takie ćwiczenia, gdzie symbolicznie się płaciło jakąś tam niewielką kwotę i wtedy były, no myślę, że takie grupowe ćwiczenia, gdzie się spotka więcej osób i jeszcze pod okiem, prawda, jakiejś osoby, która się na tym zna, myślę, że to tak jest dobre i motywuje, i integruje, i też jakby mamy pewność, że te ćwiczenia są po prostu dobrze dobrane i zrobione. No, u nas jest tak, że każdy może sobie przyjść poćwiczyć indywidualnie, nie? Mam jeszcze pytanie a propos właśnie tego, o czym mówiłaś wcześniej, czyli tego centrum, jakby, jeszcze raz, jaką to nazwę miało mieć? Centrum sportu i... Centrum sportowo-rekreacyjne. Rekreacyjne, właśnie. A propos kolarstwa właśnie, bo ja jakby mam taką wiedzę, że tam miało powstać, bądź powstało, tego nie wiem, właśnie jakby takie podwaliny, bądź kontynuacja no właśnie takich tradycji kolarskich, które gdzieś tam wywodzą się z Antonina. I tutaj właśnie w tym miejscu odrestaurowanym miał, tym mam nadzieję mi powiesz, jakby zafunkcjonować taki klub właśnie kolarski, który no w takim razie bardzo się wiąże z tym hasłem
Ludwikowa, tak? Na jakim etapie to jest i w ogóle, no, czy jest szansa? Ja tu mam właśnie sobie pomyślałem o Kasi Pawłowskiej. No bo Kasia się trenowała w Szperku. Ja wiem, tylko no. Właśnie chodzi mi o to, jakby, no, jaki pomysł jest teraz, żeby to mogło funkcjonować. Kolarstwo funkcjonuje, Szperek, klub sportowy Szperek funkcjonuje. I gdzie on? On ma tam miejsce właśnie na terenie Stroniska. No właśnie, i teraz jak wygląda sprawa, czy jest trener przede wszystkim jakiś? No jest jakiś trener. W ostatnim czasie nie widziałam tam, żeby jakaś młodzież trenowała. Także no, nie wiem, czym to było spowodowane, czy tym remontem tego obiektu. Mhm. Ale jako tako w klub Szperek funkcjonuje. Mhm. Dobrze. Mam nadzieję, że trener, który tam się zajmuje tym, pozyska jakiś młody narybek, który będzie chciał, bo dokładnie, właśnie no mówię, ta nazwa turystyka dwukołowa też jest związana z tym, że ten klub Szperek jest umiejscowiony w naszej miejscowości. Ja myślę, że to bardzo fajnie, jeżeli wieś ma jakiś taki charakterystyczny wymiar i w tym wypadku rzeczywiście to kolarstwo mogłoby spokojnie takim być, tylko no obawiam się właśnie, że jeżeli, no już teraz mogę powiedzieć stricte z twojej strony, nie będzie jakby pragnienia, żeby ten klub rzeczywiście żył i funkcjonował, no to nie wiem, czy znajdzie się taki jakiś pasjonat, który zrobi to dlatego, że chce to zrobić. Obawiam się, że nie. I teraz właśnie, czy nie byłoby dobrym pomysłem właśnie nie spróbować stworzyć, chociażby też właśnie sobie pomyślałem ze wsparciem no, naszej tutaj mistrzyni, takiego klubu, który mógłby rzeczywiście funkcjonować na tyle dobrze, że no, gmina cieszyła, poza siatkarkami, samą Kasią również cieszyłaby się, bo ten sport na terenie gminy, nie jest to jakoś takie charakterystyczne i mocne. I czy nie uważasz, że to jest coś, co warto byłoby zadbać? I nawet to jest moim zdaniem fajne, że ty mogłabyś w jakiś sposób przywłaszczyć sobie to, znaczy nie sobie, tylko Ludwikowowi to kolarstwo. No myślę, że to jest to dobra myśl. Wydaje mi się, że musiałabym porozmawiać z zarządem klubu. Mhm. No i w tej kwestii coś zadziałać, nie chciałabym tutaj mówić szerzej na ten temat, gdyż no mówię, no, klub ma swój zarząd, ja jedynie mogłabym, tak jak ty teraz tutaj mówisz, iść i zaproponować, żeby właśnie to bardziej tam troszeczkę ruszyć do przodu. No tym bardziej, że właśnie tu mamy tą Kasię Pawłowską. Tak, ale jest też baza fajna i noclegowa. No, baza jest super. No, i tym bardziej, że powinno to zacząć już przybierać taką formę, gdzie już ten krwiobieg zaczyna działać. Dobrze. Jakiej pomocy ty stricte, bo rozumiem, że gdzieś ty masz plany i ty możesz, jasne, trzeba mieć plany, chcieć coś zrobić, ale powiedz mi, jakiej ty pomocy jakby oczekujesz od strony urzędu, od strony radnych, bo rozumiem, że wszystkie kwestie no, muszą być jakoś jakby poddane pod głosowania i tak dalej. No nie można tak wejść, ja tutaj chcę zrobić to robimy. Są takie działania, które można właśnie zrobić. O, robimy to i czy tamto, tak? No ale jak jest już jakiś większy projekt, no wiadomo, że jeżeli byśmy chcieli pozyskać jakieś pieniądze z budżetu gminy, no to wtedy też tutaj liczy się głos innych radnych. A propos tego, o czym mówisz, czyli pozyskiwania pewnych środków, ja to chyba właśnie nie jestem pewien, czy na twoim fanpage'u. Właśnie taka informacja, mam tutaj nawet ją wydrukowaną, a propos jakiegoś takiego wielkiego dofinansowania projektu Edukacja Ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie w wysokości 200 tysięcy złotych. Jakby powiedz, co to jest w ogóle, bo to są jakieś kosmiczne pieniądze w ogóle na edukację, co to dokładnie jest?
Już teraz z tych urzędowych spraw zejdziemy. W takim razie ja mam pytanie, czym się zajmujesz, bo rozumiem, że to jest pewien fragment twojego życia, bycia radną, bycia sołtys. Jakby co poza tym jeszcze jakby robisz? Zawodowo jestem nauczycielem przedszkola. Gdzie? Pracuję w przedszkolu w Dębnicy. Mhm. I to tak już długo? W Dębnicy pracuję teraz w marcu, 1 marca było 3 lata. Wcześniej pracowałam w Ostrowie Wielkopolskim. Też w przedszkolu? Też w przedszkolu. Aha. Ja myślę, że takie wyczerpujące, bo jest taka praca z dziećmi, czy nie? No bo to przecież maluchy w przedszkolu, to w zasadzie one w swoim świecie żyją. No, chyba ciężko jest. No i jest to wyczerpująca praca i bardzo wymagająca. Bo nie można to sobie iść tak do pracy i po prostu tylko usiąść i mówić do dzieci, bo jednak trzeba czymś zainteresować. No. Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata, absorbują ten świat całym sobą. Mhm. I jednak trzeba zainteresować. Wiadomo, no tak. Dzieci, kiedy są dzieci niegrzeczne, kiedy się nudzą, także trzeba zaciekawić i niektórym może się wydaje, że praca w przedszkolu to jest taka coś, no ale mając pod sobą 25 dzieci, trzeba każdego i każdy jest indywidualnością. No ale jest to dla mnie, kocham tą swoją pracę, lubię to i sprawdzam się w tym, wydaje mi się, że się w tym sprawdzam. I po reakcji dzieci widać, że im dobrze, że im dobrze, że i że ja wykonuję dobrze swoją pracę. A poza pracą, słuchaj, mam tu na myśli jakieś, nie wiem, hobby, takie rzeczy. Co wypełnia taki wolny twój czas, ale też jest takim resetem trochę, takim czasem, gdzie możesz w sumie odpocząć. No to tak, od kilku lat trenuję Nordic Walking, uprawiam Nordic Walking. Też zachęciłam mojego męża do takiej aktywności i razem tak sobie przemierzamy z kijkami. Ale to bierzecie też udział na przykład w jakichś takich, nie wiem, czy zlotach, czy jakichś zawodach, czy tak, coś takiego też? Tak, też. I odbywają też. się takie... Odbywają się takie na terenie całej Polski, jest to Puchar Polski. I bierzecie udział? Bierzemy w tym udział. Już stworzyliśmy nawet własną drużynę, Trzej Królowie. A Trzej Królowie, związane... Zaczynaliśmy tą przygodę też właśnie chcieliśmy syna też troszeczkę zaangażować do ruchu, choć nie podobała mu się ta aktywność, bo stwierdził, że sami starsi z kijkami wędrują, ale kiedyś był z nami na zawodach w Opolu i zdobył tam pierwsze miejsce, także w jego kategorii wiekowej. Tak. No, jednak ten Nordic Walking jest bardziej takim sportem, taką aktywnością wśród osób, tak można powiedzieć, w przedziale 40 wyżej. No to nasz. Ale słuchaj, i tak sobie jeździmy, zdobywamy medale, zdobywamy puchary. Ostatnio kolejne nasze spotkanie będzie a propos sportu. Ostatnio był właśnie ten powiat ostrowski biega i też były zawody Nordic Walking. No i tak się akurat złożyło, że uplansowałam się na trzecim miejscu w powiecie. Super, ale to w takim razie, ale to się też wiąże z jakimś takim codziennym treningiem i tak dalej? Tak, no trzeba tą kondycję wyrobić w sobie, nie? Ale jednak to jest, jeszcze trzeba brać pod uwagę technikę, bo biorąc udział w zawodach tutaj takich lokalnych na terenie naszego powiatu, można powiedzieć, to jednak tylko prędkość się liczy, a szybkość. A jak zaczęliśmy jeździć już na terenie Polski, na Puchar Polski, Koronę Polski, są takie dwa sztandarowe imprezy. Także tam już jest technika brana pod uwagę. I dla takiego aktywnego Nordic Walkowca jednak bardzo ważne jest zdobycie zielonej karty. Zielona karta to jest za technikę. Aha.